gdy nie można włączyć kamer, to jest debata, którą tutaj ustawiliśmy z panami. Czy mogą mówić, czy pan... Czy ja jestem osobą prowadzącą, w związku z tym, czy da mi pan coś powiedzieć, czy nie? Ale ja panu muszę. No słuchaj, dobrze. Panie Robercie, w związku z tym, że państwo nie chcieliście, czy nie chcecie wziąć udział w debacie, no niestety nie może pan wygłosić oświadczenia w imieniu komitetu, ponieważ regulamin debaty, który został państwu przesłany do akceptacji, nie przewidywał tego typu formy, jak gdyby wystąpienia tutaj państwa, komitetu przed kamerami. Tak? Okay, rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Wybieskie nie pada panu. Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie, ale proszę o opuszczenie w takim razie sali, tak? Bo niestety, jeżeli nie ma kandydata, nie stawił się, no to w takim razie rozpoczniemy bez kandydata. Oczywiście, tak? Macie państwo tego prawa. Ja mam prośbę do panów kamerzystów, ja wygłoszę oświadczenie na korytarzu, jeżeli panowie jesteście zainteresowani, proszę bardzo, zapraszam. Do widzenia. No ja jestem. To znaczy, to w takim razie, jeżeli jesteś, to opuszczasz salę, tak? Nie, no po. Opuszczasz salę. Równie dobrze możesz nagrać to sobie po. Tak? To jest 12 godzina. Dziękuję również. Czy opuszczasz salę, tak? Ja jestem dziennikarzem, więc... Nie, ale dziękujemy. Krzysztof, do widzenia. Do widzenia panu. Po prostu do widzenia panu. To co, nie mogę wejść po kamerę potem? Powiedziałem, że zaczynamy. Czyli do widzenia jak panu. Chcesz teraz wejść w ciągu? W ogóle. Nagrywanie się. Później. Czyli tak, wystawimy sprzęt, tak, koledze? Ale Beata, no, no zgodziłaś się też na reguły, czy chcesz, żeby oni tu weszli i nagrali to oświadczenie? No chcesz, to możemy nagrać, no, nie ma problemu. Nie, no, ja sama nie mówię, jest, że to wszystko jeszcze na taki ferment jeszcze był mieście, jeszcze większy. Ale jaki ferment? Ale nie podpisali regulaminu i słuchajcie, albo zaczynamy, albo ja też mówię. No właśnie, no, więc Tadeusz, jak ty uważasz? Szanowni Państwo, o jakości dziennikarstwa dzisiaj, o jakości organizatorów dzisiejszej debaty świadczy fakt, że mówię do kamery Warmia TV, której zabroniono wejść na salę budynku komunalnego. Budynku komunalnego, czyli budynku, którego właścicielami jesteśmy wszyscy, łącznie z panem, który trzyma tą kamerę i ten mikrofon przed chwilą. Zatem, proszę Państwa, no mamy do czynienia rzeczywiście z grupą ludzi, którzy absolutnie nie rozumieją, co to znaczy samorząd, samorządność, demokracja, poczucie przyzwoitości dziennikarskiej, dyskusji, debaty. I jeszcze raz Państwa zapraszam, jeżeli odbędzie się debata, to tylko 2 listopada w piątek i zapraszam już gorąco. Będziemy Państwa na bieżąco informować, czy do tej debaty dojdzie, ponieważ będziemy chcieli ją przygotować zgodnie ze sztuką i kanonem dziennikarskim. Powtarzam jeszcze raz. Kamera Warmia TV została wyproszona z tego budynku, a przedstawiciel Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządni został wyproszony i nie pozwolono mu wygłosić oświadczenia, co w wolnym kraju, demokratycznym kraju, w wolnym mieście jest czymś zupełnie niespotykanym. Dlatego liczę, że drodzy Państwo, 2 listopada, przepraszam, dojdzie do tej konfrontacji, a 4 listopada dacie Państwo wyraz w głosowaniu, jakiego dobrego miasta chcecie. Czy chcecie dobrego miasta z burmistrzem Jarosławem Kowalskim, czy dobrego miasta z panią Beatą Harań i z Gazetą Warmińską, organem propagandowym ratusza, tak jak to jest do dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu KWW Samorządni Dobre Miasto pragnę wyrazić oświadczenie, nasze stanowisko w stosunku do debaty, która się tutaj dzisiaj miała odbyć. Natomiast moje oświadczenie, nie pozwolono mi wygłosić oświadczenia na sali przed rozpoczęciem debaty, z tego powodu jest ono ogłaszane na zewnątrz. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, debata to rodzaj dyskusji służącej rozwiązywaniu rozpatrywanych w niej problemów. Jako element kampanii wyborczej stała się ona jednak rodzajem spektaklu, w którym merytoryczne argumenty nie mają większego znaczenia, a chodzi w niej głównie o zdyskredytowanie i wyeliminowanie konkurencji politycznej. W rezultacie w centrum organizowanych debat wyborczych miejsce argumentów zajęły różnego rodzaju chwyty, podstępy i prowokacje.
W realiach współczesnych, najbardziej dojrzałych demokracji, świadomość tego jest powszechna. Dlatego też wszelkie debaty poprzedzone są zawsze żmudnym procesem negocjacji zainteresowanych sztabów wyborczych. Przed planowaną na dzień dzisiejszy debatą do takich negocjacji niestety nie doszło. Do wyborów pozostało jednak dość czasu, by taką debatę przygotować. W związku z tym na taką merytoryczną debatę liczymy i w imieniu naszego kandydata na urząd burmistrza, pana Jarosława Kowalskiego, zgłaszamy gotowość do udziału w niej. Dziękuję Państwu bardzo. Wczoraj odbyliśmy z Państwem bardzo piękne spotkanie, w którym dopisała publiczność. Państwo przyszliście bardzo licznie. Było nas blisko 100 osób, także uważamy, że to spotkanie było pięknym sukcesem ze względu na Państwa obecność. Natomiast sama zawartość i ocena zawartości tego spotkania należy do Państwa. Dzisiaj mamy do czynienia z jakimś dziwnym wydarzeniem. Otóż pewna grupa mieszkańców organizuje debatę, która nie ma sensu najmniejszego, ponieważ jest pozbawiona wszelkich znamion tej debaty. W związku z tym, proszę Państwa, proszę mi wybaczyć, ale rzadko to robię. Odczytam Państwu takie moje własne oświadczenie w tej sprawie, ponieważ taka sytuacja, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, jest to kuriozalna i niespotykana, wydaje mi się, w demokracjach XXI wieku. Pragnę Państwa poinformować, mieszkańców naszego miasta i gminy, że nie zamierzam brać udziału w tak zwanej debacie kandydatów na urząd burmistrza Dobrego Miasta. Ową debatę organizuje bowiem opłacany przez ratusz, podkreślam, opłacany przez ratusz wydawca broszury Gazeta Warmińska. Od kilku lat są w niej zamieszczane za pieniądze publiczne informacje promujące obecnie urzędujących burmistrza i jego zastępcę panią Beatę Harań, mojego kontrkandydata do tego stanowiska. Broszurę tę redaguje osoba czynnie zaangażowana w kampanię wyborczą pani Beaty Harań, co jest zrozumiałe ze względu na zależność finansową. Prowadzenie takiej debaty przez redaktora Gazety Warmińskiej jest naigrywaniem się z elementarnego poczucia obiektywizmu i przyzwoitości dziennikarskiej. Podkreślam, elementarnego poczucia obiektywizmu i przyzwoitości dziennikarskiej. Miejsce debaty to budynek po byłym OTL-u, którego remont był wielokrotnie kontestowany przeze mnie i wielu mieszkańców miasta, jako przejaw niegospodarności i marnowania naszych zasobów finansowych. Zatem debata w takim miejscu musiałaby wywołać wśród naszych mieszkańców, wśród Państwa, sprzeczne i niezrozumiałe wnioski i odczucia. W Dobrym Mieście dochodziło w przeszłości do ogromnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek i zakładów budżetowych oraz przy przetargach i inwestycjach. W związku z tym organizowanie debaty bez udziału publiczności jest kolejnym przykładem lekceważenia naszych mieszkańców, Państwa po prostu. Dziennikarz opłacany z naszych publicznych pieniędzy nigdy nie kontaktował się w powyższych kwestiach z radnym Jarosławem Kowalskim, członkiem komisji rewizyjnej. Powtarzam, dziennikarz organizujący dzisiejszą debatę nigdy ze mną nie kontaktował się w tych sprawach, które Państwa bulwersowały w ostatnim czasie. Elementarnym obowiązkiem dziennikarskim jest bezstronne przedstawianie problemów, konfliktów, różnic, do których, jak Państwo widzicie, dochodzi bardzo często. I dobrze, bo to jest esencja demokracji. Z taką sytuacją nigdy nie spotkaliśmy się, żeby owy dziennikarz organizujący dzisiejszą debatę zabrał głos w tych sprawach, o których mówiłem wcześniej. Proponujemy oczywiście debatę z kontrkandydatką w piątek, 2 listopada, którą przeprowadzi wspólnie wybrany, niezależny dziennikarz, być może dziennikarze, zgodnie z kanonami dobrej praktyki dziennikarskiej, powtarzam, z kanonami dobrej praktyki dziennikarskiej, bezstronny, nieopłacany przez ratusz, nie piszący tylko dobrze, patrzący także krytycznym okiem na to, co się wokół nas dzieje. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam Państwa, być może zapraszam Państwa do debaty zorganizowanej naprawdę zgodnie z kanonami dziennikarskimi, a przede wszystkim jeszcze raz dziękuję za wszystko, czego doznaliśmy z Państwa strony. Dziękuję za uczestniczenie w naszych spotkaniach i jeśli do tej debaty, o której ja mówiłem, zgodnej z kanonami zasad dziennikarskich, jeśli do tej debaty nie dojdzie, to znaczy, że proszę Państwa, jest to moje chyba ostatnie słowo już przed kamerami. Zatem zapraszam Państwa 4 listopada do wyborów, do urn. Proszę wybrać kogoś, kto będzie reprezentował Państwa. Proszę wybrać Jarosława Kowalskiego, człowieka Wam bliskiego, człowieka, który mieszka w tym Dobrym Mieście, którego serce bije w takim rytmie jak Państwa serca. Dziękuję, zapraszam. Dziękuję jeszcze raz, kłaniam się nisko, do zobaczenia.